Okej. Następny filmik. Jest urlopik. Sobie pokręcimy. Kupiłem sobie taki adapter Slimport na OLX uszkodzony za grosze, ponieważ posiadam BlackBerry Passporta i on nie ma żadnego innego wyjścia, żeby podłączyć wyjście HDMI. Jedyna opcja, żeby prowadzić obraz z tego telefonu, to jest właśnie takim adapterem Slimport. I co było uszkodzone w tym adapterze? Otóż okazało się, że tutaj te kabelki były po prostu pourywane. I to wszystko. Wystarczyło tylko obciąć kabel, oczyścić pole, nanieść cynę, przylutować na nowo kabelki i adapter ożył. Jest wykrywany pięknie. Po podpięciu do paszporta obraz na telewizorze po kablu HDMI idzie pięknie, bez żadnych lagów. I co Wam jeszcze chciałem pokazać, taką informację, na przykład BlackBerry Q10 ma dwa gniazda. Jedno jest właśnie pod kabel HDMI, a drugie mikro USB. Tutaj możemy sobie już bezpośrednio podłączyć kabel. Skąd tu jest gniazdo? Chyba mikro HDMI. Tak, bo mini jest trochę większe. Mikro HDMI. Wtedy mamy też obraz z tego telefonu, wszystko co się dzieje na telewizorze. No i jest jeszcze fajna opcja, że istnieje coś takiego, że możemy sobie rzucić obraz na telewizor. A coś robić na telewizorze, na przykład oglądać film. Film będzie leciał na telewizorze, a my będziemy sobie coś robić na telefonie. W ten sposób. Na przykład dziecko puszczamy bajkę, tak? Leci na telewizorze, a my się bawimy telefonem, chociaż jak jest podpięty kabel, to trochę jest to niewygodne. BlackBerry Z10 też ma coś takiego jak Q10, mikro HDMI i mikro USB. Też możemy wypuścić obraz przez HDMI-ka. Jakość, jaka idzie przez ten adapter Slimport, jest 1080p. Całkiem spoko. Myślałem, żeby zrobić coś takiego, że jakoś kamerkę sobie wypuścić na telewizor. No, mam hasło. Żeby sobie wypuścić kamerkę na telewizor, bo w opcjach mamy wyjście wideo 1080p w 60 klatkach. 1080p 60 klatek przyłączy się na kamerkę, wtedy będzie ustawione. Teraz jest 1080p. Więc mogłaby być fajna alternatywa do. Nawet jakiś tam zoom jest chyba 4 razy. A jeżeli chodzi o obraz, który jest na telewizorze, przez ten adapter jest świetny. Świetna jakość. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Będę musiał sobie to teraz jakoś zmontować. Tak, żeby to wszystko tutaj ładnie siadło. Ładnie siadło, żeby mi się te kabelki znowu nie porwały. Mam taką opcję, że prawdopodobnie tutaj w tym miejscu super glue usztywnię, a tutaj tą lękę zaleję klejem. Takim klejem, jak mamy w pistoletach do kleju. Wstawię hota na 100 stopni i po prostu rozpuści się tam w środku ten klej i tyle. I jeszcze dla potomnych, jakby ktoś miał problem z takim adapterem, zrobię tutaj zooma, jak są podłączone kolory kabelków do których pinów. Układ jest na chipsecie Cool HD,
Chyba AXN 7730. AXN. Pisze jak? ANX 7030. Który chyba tylko działa w jedną stronę, ma wyjście. Fajnie by było, jakby to można było jakoś tak przerobić na jakiś taki wideograber, nie? To byłoby super. Zresztą. Nie zrobię tak. Kamerkę, jakbym tutaj kamerkę podłączył pod wyjście HDMI, żeby przesłać w drugą stronę, w tą. Nie, to nie pójdzie, bo to jest nie do zrobienia. No i jeszcze druga strona płytki. I tak wrzucę jeszcze fotki w lepszej jakości, żeby te elementy było super widać. Jeszcze jedna sprawa. Tutaj przy inspekcji pod mikroskopem zobaczyłem, że brakuje kondensatora nad diodą D1. Dokładnie w tym miejscu. W tym o tutaj kondensatora brakuje, ale działa. Ale działa, podpinam pod telefon, wyświetla obraz bez problemu. Że na razie mi się nie chce kombinować, żeby tutaj wlotowywać jakiś kondensator, bo i tak bym musiał szukać na pałę z jakiejś płyty głównej od telefonu, więc zostawiam to tak jak jest. No i co? No i taki adapter, fajna sprawa. Sprawny, kosztuje, nie wiem, z minimum 5 dych chyba. I to by było na tyle. Kończę filmik. Idę sobie to dalej tam zmontować do budowy. I dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.